Do wielce wyczekiwanej gali WarGames pozostaje już tak naprawdę tylko kilka dni. A nie, wybaczcie, gala to Survivor Series, ciężko czasami o tym zapamiętać. Ostatnia czerwona tygodniówka Monday Night Raw miała dość typowe zadanie, utrzymać hype na to, co zostało już podbudowane. A można chyba od razu bez clickbaitowania powiedzieć, że najgorzej nie było, a nawet jak na go-ho show przed Premium Live Event było całkiem przyjemnie. Jak zawsze nie zabrakło dziwnych rzeczy, ale to wrestling, prawda? Więc czego można oczekiwać? Tak więc jak ostatnia czerwona gala wypadła, jeśli rozłożymy wszystko na czynniki pierwsze? Przypominam również, że jest to czysto moja opinia i zgadzać się z nią wcale nie musicie, dlatego bardzo chętnie poznam wasze zdanie w komentarzach poniżej. Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner, możecie zaobserwować mnie na Instagramie, będę wdzięczny, a oto plusy i minusy gali WWE Raw z 21 listopada. A po więcej plusów i minusów, jak zawsze, serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Plus podbudowa męskiego WarGames meczu. Trzeba przyznać, że im bliżej Survivor Series, tym bardziej odczuwa się męski WarGames match. Mamy całą śmietankę SmackDown, można powiedzieć, w jednej klatce z dwoma ringami. WarGames przyzwyczaiło nas do gwiazd z NXT, jednak jak taki Roman Reigns spisze się tam, to jest naprawdę ciekawe. Podczas Raw dostaliśmy coś zupełnie innego niż zawsze, ponieważ nie było na gali nikogo z Bloodline, więc aby podbudować walkę w klatce, wykorzystali połączenia z innym storylinem, w tym przypadku O.C. i Judgment Day. W sumie to dość sprytne, ponieważ kolejne promo ze strony Drew czy Judgment Day byłoby setnym razem to samo, jednak tutaj inaczej, zupełnie inaczej. Tutaj tak naprawdę nie ma co się doszukiwać jakiegoś minusa, choć z drugiej strony chwilę przed Premium Live Eventem ktoś tutaj mógł lekko stracić. No i wejście Brawling Brutes z trybun, nie uwierzę jeśli ktoś mi powie, że to nie był lekki ukłon w stronę The Shield. Plus Six-Man Tag Team Match. Jak powiedziałem przed chwilą, fajnie było zobaczyć coś nowego i właśnie ta walka z udziałem 6 facetów to udowodniła. Nawet Judgment Day wyglądało tutaj świetnie, jak się udało im coś świeżego, a to chyba wiele mówi. W tej walce Judgment Day mogło zjeść porażkę, choć kolejna lekko boli, ponieważ Brawling Brutes w tym składzie walczą w WarGames, a w przypadku Judgment Day tylko Balor ma walkę na Premium Live Evencie. Jednak nie zabiera to samemu starciu, które stało na naprawdę wysokim poziomie, było szybkie i dostaliśmy naprawdę kilka świetnie wyglądających akcji. Patrząc na podbudowę WarGames, gdzie nie dało się już robić nic innego, to takie połączenie groove było naprawdę świetne, a no i walka również była przyjemna dla oka. Diamentowy minus, zmiana tym songu Gargano. Nie wiem kto wpadł na pomysł, jednak mam szczerą nadzieję, że ten ktoś nadepnie na klocek Lego. Dlaczego? Dlaczego zmieniono wokal w jego team songu, tego nie zrozumiem. A był on przecież taki ładny, taki pasujący do niego. Minus, sytuacja Miza i Gargano. O ile sama rywalizacja była dość ciekawie poprowadzona, a historia opowiedziana nie była lekko do przewidzenia, to najzwyczajniej w świecie trwa to stanowczo za długo. Mam szczerą nadzieję, że to się skończy za tydzień tą walką Miza i Dextera, bo jeśli nie, to będzie to najdłuższy program obecnych czasów, a to nie wróży nic dobrego. W tym tygodniu dali coś powiedzmy świeżego, o tym za chwilę, jednak już dość tych programów pomiędzy nimi. Dajmy historii się rozwijać, albo dajmy jej zakończyć się z odpowiednimi konsekwencjami. Minus, Gargano kontra Omos. Czy ta cała sytuacja teraz wokół Gargano nie wygląda jakoś lekko przykra? Porażka z Omosem mu wiele nie zaszkodzi, jednak to nadal porażka, jego powrót do WWE jakoś kolorowo nie wygląda jak wiele by chciało. Trzeba zrozumieć, że nie każdy dostanie swoje 5 minut, bo show trwa tylko 3 godziny, jednak kolejne porażki? No niedobrze. Jednak jak wspomniałem, akurat porażka wiele tutaj mu nie zaszkodzi, stał przeciwko Omosowi, a o samej walce... jej, co tu można powiedzieć? Kilka power spotów i już, nic więcej. Hunter, proszę, niech ta historia idzie do przodu. Plus story o tytuł United States. Ogólnie to bardzo fajnie wygląda teraz obrazek wokół tytułu Stanów Zjednoczonych. Mamy niezwykle pewnego siebie mistrza, który sam ustala Triple Threat o tytuł na Survivor Series. Mamy również Bobisława Lashleya, który jest głodny krwi i zemsty. No i mamy nowonarodzonego Austina Theory'ego, który wygląda naprawdę imponująco. Lekka zmiana gimiku, porzucenie twarzy młodzika i przejście do poważniejszych czynów sprawia, że patrząc na to wszystko, to jest to jedna z najlepiej zapowiadających się walk na Premium Live Event, ponieważ każdy może zdobyć tytuł i raczej w przypadku każdego będzie to miało jakiś sens. Plus Mustafa kontra Theory. Tak jak wspomniałem, mamy nowego Austina i ta walka z Alim pokazała to idealnie. Najważniejszą kwestią jest to, że Theory wygrał walkę w normalny sposób i wyglądał przy tym naprawdę fajnie. Ali cały czas przydaje atak Bobiego sprzed jakiegoś czasu i kontuzja żeber daje mu pewny zastrzyk nawet pomimo porażek. Naprawdę mam nadzieję, że Hunter ma na niego jakiś pomysł, jakaś historia z odbiciem się od dna, a nie tylko worek treningowy dla każdego. Tej wygranej Austin potrzebował i wydaje się, że wyglądał tutaj znacznie znacznie lepiej niż za czasów wybrańca Vince'a. Minus gadanie Lashleya. No i masz, tarczownik, doczekałeś się. Nie można przejść obojętnie, że pomimo tego, że Bobby gra tutaj rolę face'a w tej rywalizacji, to pali on na mikrofonie po prostu farbazony. Powiedział on, że Theory nie mógł zdobyć tytułu z pomocą walizki po tym, jak on rozwalił Rollinsa wcześniej. Że nawet z zaskoczenia i pół trupa Rollinsa nie mógł przypiąć. Co to w ogóle za gadanie, skoro to właśnie Lashley był powodem, dla którego Theory nie pokonał Rollinsa. Przecież to on teoretycznie odpowiada za niewykorzystanie walizki. Rozumiem, podbudowa story i takie tam, jednak wydaje się, że tutaj ktoś piszący to promo lekko się zagalopował. Plus i minus tag team match. Zanim spytacie, za co jest tutaj minus, to powiedzmy sobie o rzeczach pozytywnych. Był to po prostu idealny zapychacz pomiędzy walkami, które budują przyszłe Premium Live Event. Kawał dobrego wrestlingu, trochę humoru i dramaturgii, no i MVP tej połowy roku, czyli obecność Gable'a. Wydaje się, że walka trochę była za długa jak na swoje potrzeby, ale ponownie ciężko się przyczepić, bo wrestling był tutaj ponad okej. Więc za co minus spytacie? Ano za to, że to nie prowadzi w żadną stronę. Ostatnio powiedziałem, że Otis i Gable może pójdą po tytuły tag team po pokonaniu solowo Riddla i Aliasa, jednak teraz w walce tag teamowej przegrali, więc no, po te tytuły ciężko im w tej sytuacji pójść. Mogę się założyć, że za tydzień dostaniemy albo solową walkę, albo tag teamowy rewanż i ponownie, przyjemnie się to będzie oglądało, jednak bez konkretnego celu nie ma to po prostu znaczenia. Plus i minus McIntyre kontra Corbin. I to jest przykład tego, że lepiej dać walkę dla powracającej osoby niż jakieś beznadziejne story z pokerem i takie tam. Wrestling God ponownie pokazuje, że jest niestety nadal tym samym Corbinem, którego znamy od lat. Nie zmienia się absolutnie nic. Jednak walka najgorsza nie była. Była za długo, to prawda, jednak zła nie była. Szans na wygranie Corbina również tutaj nie było, ponieważ Drew walczy w WarGames meczu za chwilę. Ciężka wymiana ciosów to typowa walka dla osób takich jak oni, no i nic więcej. Jednak jest to najlepsze pokazanie się Corbina od powrotu z tym burakiem JBL u boku. No i mamy powrót Akiry Tozały w swoim cruiserweightowym gimmiku. Koniec z tym ninją, koniec Dobra, nieważne. Minus zmiana nickname'u Mia Yim. Na moment pisania tego filmu nie do końca wiadomo, co się dzieje, ponieważ na stronie WWE jej oficjalny nickname został zmieniony i takie osoby jak Bianca Belair się do niej zwracały już po nowym niku. Jednak na komentatorce Corey Graves do końca mówił dwa nickname'y naraz, więc wydaje się, że to jest jej nick z O.C., a Mia Yim to jej normalny nickname. Jednak w takim razie dlaczego zmieniono to na stronie WWE? Nieważne jak to będzie wyglądało, jest to idiotyczny pomysł, ponieważ o ile mało osób kojarzyło, kim jest ona podczas powrotu, to teraz będzie jeszcze gorzej. Mia Yim ustabilizowała się już i teraz znowu coś zmieniają. Plus Ripley kontra Asuka. No i walka, która wyglądała dokładnie tak, jak można było się spodziewać. Dostaliśmy dwie kobiety, które się nie oszczędzały i w pewnych momentach miało się wrażenie, że nawalają się troszeczkę za mocno. Walka wyglądała naprawdę przyjemnie. Ring skill widnieje tutaj u obu pań i jeszcze lepiej powinno być podczas WarGames. Walka była również o przewagę w tej sytuacji i bez zaskoczenia tę przewagę zdobywa healowa drużyna. Tak szczerze, nie wyobrażam sobie, aby face'owie mieli tą przewagę. To lekko nie ma sensu. Jednak walka była wstępem do tego, co działo się pod koniec Raw. Plus zakończenie gali. O ile czasami podbudowa do kobiecego WarGames matchu odstaje poziomem od męskiego, taka jest niestety prawda, to nie da się paniom zabrać tego, że nadal wygląda to na naprawdę kawał solidnej roboty. Mamy historię, która łączy wszystkie kobiety, mamy rozwijające się postacie, jak w przypadku Nikki Cross i mamy niewiadomo w postaci piątej kobiety drużyny Bianki. Tę poznamy już w piątek podczas SmackDown i jeśli wierzyć plotkom, to może to być niesamowite wzmocnienie tej gali. Brawl pod koniec był dobrym zwieńczeniem tej podbudowy i teraz prócz SmackDown oczywiście pozostaje już tylko czekać jak na nic innego, jak WarGames. Podsumowując, ostatni odcinek Monday Night Raw miał jedno zadanie, podbudować Survivor Series i można śmiało powiedzieć, że to zadanie zostało wykonane. Brawl O.C. z Judgment Day na parkingu, kobiety również dały pokaz dobrej walki, a wszystko inne nie stało na złym poziomie. Ponownie przyczepić się można do kilku rzeczy, to prawda, jednak całościowo to była bardzo przyjemna tygodniówka. Moja osobista ocena to 7 na 10. WarGames podbudowanych do granic możliwości, jednak nie zabrakło rzeczy, które zaczynają, lekko mówiąc, po prostu przeszkadzać. A wy, jak oceniacie ostatni odcinek Monday Night Raw w skali od 1 do 10, dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Jak zawsze serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu, jestem wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.